Szczęść Boże. Szczęść Boże narodzie śląski. Nazywam się Adalbert Korfanty. Wojciech. W słowiańskim języku Wojciech. I pierwszy święty misjonarz i patron Polski. W pierwszym członie mojego miana Woj to jest wojownik. I takie całe życie wojowanie mi przeszło. Jestem synem pięknego i dumnego narodu, który ma udokumentowaną 1000-letnią historię. Plemię Ślężan osiadło na tej ziemi przed prawiekami. I ci Ślężanie żyją do dzisiaj i są częścią wielkiego narodu polskiego. Wszystko zaczęło się w domu rodzinnym. Przyszedłem na świat w osadzie górniczej Sadzawka, dzisiejsi Janowice Śląskie. I tamżech był ochrzczony. Mój ojciec Józef Korfanty i moja mama Karolina z domu Klecha. Jej familia przywędrowała od Lublińca. Przyszedłem na świat 20 kwietnia 1873 roku. I wszystko zaczęło się w domu. A całą największą rolę uświadomienia mojego narodowego przypisuję moim hakatystycznym profesorom z gimnazjum. Jak ojcy chodzili do szkoły, to jeszcze im pozwolono mówić po swojemu. Ale jak potem przyszła hakata, Bismarck zarządził, że ani w urzędach, ani na placu, ani na ulicy, ani w szkołach nie wolno go dać po swojemu. Ino po niemiecku. Zaczęła się germanizacja. Pytają mnie często, panie Korfanty, skądże się pan dowiedział, żeś pan jest Polakiem? To powiem. Zaczęło się od tego, że profesorzy w gimnazjum w Katowicach zaczęli przezywać, poniżać, upadlać. Cały czas gadali o jakiejś Polsce. Co to jest daremno, jeżeli ma historii, co to za naród, co za państwo. Przyłaża do domu i pytam się, mamo, co to jest ta Polska, co oni tak przezywają? A mama mówi, synu, a pamiętasz, jak my czytali Żywoty Świętych, co to ojciec dostał na komunię? Pamiętam. Jak myślisz? W jakim języku? No, naszym. No bo to staropolszczyzna. Bliska śląskiej godce. A pamiętasz, jak my czytali katolika co niedzielę, jak ojciec przyłaził z kościoła, przynosił katolika Karola Miarki? No pamiętam. I to też było po polsku. To było po polsku. Wtedy, że się zorientował, że w Godce Śląskiej jest mnóstwo zahibernowanych, staropolskich, takich słowiańskich słów. I wtedy, że pojął, że bliżej nam, Ślązokom, do Polski, bo Ślężanie to było piastowskie plemię, słowiańskie. No i także się starał pielęgnować ta mowa polsko. Czytałem, uczyłem się, poznałem historię. Że na 3 miesiące przed maturą mnie relegowali z gimnazjum z wilczym biletem. Prusoki nie umieli tego przeżyć i powiedzieli, że w żadnej szkole na terenie całych Niemiec nie zrobią matury. A i dali się uczyć. Dali poznawać historię Śląska i Polski. I wiem, że śląska księżniczka w średniowieczu była żoną króla Hiszpanii. I poznałem życiorysy wielkich Ślązaków w historii. I nawet czytałem pana Tadeusza. Ino, że z pomocą słownika polsko-niemieckiego. Bo w szkole mi już wtłoczono niemiecki język. Maturę zrobiłem eksternistycznie w Gimnazjum Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Się wspomnę, chyba mogę powiedzieć w takim świętym miejscu, że niezły szpas zrobiłem. Za duże pieniądze wynająłem dorożka, frak, cylinder i podjechałem pod schody Gimnazjum Świętej Elżbiety we Wrocławiu, a na schodach już lektury, najlepsze w całych Niemcach, wszystkie uprzedzone, wszystkie z zadaniem niedania mi egzaminu dojrzałości. Przejechałem tą dorożką, wysiadam z fasonem, a oni się pytają, to jest jakiś książę, albo jakiś graf, albo może adwokat od pana Korfantego? A ja wtedy szarmancko, z francuska, powiedziałem, Adalbert Korfanty we własnej osobie. I maturę zrobiłem scelująco. Potem były studia filozoficzne w Charlottenburgu, pod Berlinem. Uczelnia, gdzie poznałem wielu znakomitych górnoślązoków. Większość była już zniemczonych, ale łączyła nas miłość do Śląska. A potem we Wrocławiu prawo i ekonomia. W którymś momencie przerwałem te studia i wyjechałem w podróż dookoła świata, ówczesnego świata. Rosja, Austro-Węgry, Italia, Niemcy, Francja, Holandia, Niemcy, Anglia. Pytali mnie, po co żeś pojechał na te 2 lata, prawie 2 lata? Moja żona, Żunia, nie umiała tego zrozumieć. I to jeszcze przed ślubem było. Chciałem przypatrzyć się, jak oni żyją, jaki mają system polityczny, jaki gospodarczy, jak się kształtują społeczeństwa. Uczyłem się też języków, co mi potem pomogło w trakcie obrad w Wersalu. Koleje mojego losu były bardzo różne. Byłem pierwszym polskim deputowanym do Reichstagu, do parlamentu niemieckiego, z Górnego Śląska. Potem byłem komisarzem ludowym w Poznaniu. To ja z Gdańska przywiozłem pociągiem Paderewskiego do Poznania, a na drugi dzień wybuchło powstanie wielkopolskie. Potem byłem komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, siedzibą w Bytomiu. Potem dyktatorem III powstania. Potem ministrem, wicepremierem, premierem, posłem do Sejmu Śląskiego, posłem do Sejmu Polskiego, senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. Byłem też publicystą, wydawcą i redaktorem. Dzisiaj dumny jestem z tego, że zaliczono mnie do grona 6 ojców niepodległości. Cytując pana Zagłoby, chcę powiedzieć, że całe moje życie poświęciłem powrotowi, powtarzam, powrotowi Górnego Śląska do macierzy, do rodziny polskiej. I mimo, że życie obeszło się ze mną straszliwie, żadnego kroku nie żałuję. I powiem więcej, asza się tym, jak to go dali nasi ojcowie, mom to wzocy. Całe moje życie było naznaczone walką. Z polityką związałem się, można powiedzieć, trochę przypadkiem. Ale obawiam się, że to była opatrzność, że to było przeznaczenie. Cały czas interesowała mnie zmiana świata. Jak zostałem posłem do parlamentu niemieckiego, do Reichstagu, tam pracowałem w kółkach demokratycznym. W ogóle zaczęło się od tego, że w czasie panowania Bismarcka Niemcy sobie wymyślili, Bismarck sobie wymyślił, że całe państwo niemieckie ówczesne będzie niemieckie. Niemiecko-narodowe, niemieckie, niemieckojęzyczne, chrześcijańskie owszem, ale ewangelickie. Strasznie mu Ślązoki nie leżeli, bo byli co najmniej w połowie katolikami. I nie chcieli szprechać po niemiecku, i no, chcieli go dać po swojemu. Ale partie były niemieckie. Była jedna, katolicka partia, nazywała się Centrum. Niemiecka Partia Katolicka Centrum. I to była jedyna opcja, do nich się mogłem tylko przyłączyć. Problem polegał na tym, że oni też nie za bardzo lubili Ślązoków. I jak przyszły wybory do Reichstagu, to dwóch Niemców biło się między sobą. Jak to gadają, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. I można powiedzieć dzisiejszym językiem, wybaczcie mi pewien skrót myślowy, cufalem dostał się do Reichstagu. I byłem tam aż do 1918 roku, do mojego ostatniego wystąpienia, kiedy 25 października 1918 roku zażądałem oddania przez Prusy, przez Niemcy wszystkich ziem etnicznie polskich. Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich, Górnego, Średniego Śląska i wypuszczenia Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Sam zresztą siedziałem wielokrotnie w więzieniu. Zaczęło się już w wczesnej młodości. A potem, kiedy głośno pisałem źle o Bismarcku, posadzili mnie we Wronkach na 5 miesięcy. To mnie tylko zahartowało. Jestem twardy Ślązok. Mnie się łatwo nie złomie. Pamiętam też, jak przyszła I wojna światowa i Niemcy zadrżeli, kiedy Anglia opowiedziała się przeciwko Niemcom. Zaczęli szukać sojuszników i wtedy się przypomnieli, że są Ślązoki. Zgłosili się do nas, naobiecywali kupa rzeczy, ale nic nie spełnili. Wtedy też Offenpädziech. Nie wolno ufać Niemcom. Nie wolno. Dał ich się troszkę omamić obietnicami. Potem koniec I wojny światowej i nowa mapa Europy i szansa na wyzwolenie wielu narodów w Europie. Między innymi Polski. A potem przyszło zadanie główne mojego życia. Powrót Górnego Śląska do Polski. Zaczęło się niepozornie. Wtedy jeszcze byłem wydawcą, redaktorem, dziennikarzem. Zaczęło się od tego, oczywiście stałem na czele politycznych ugrupowań polskich na Górnym Śląsku, że w Mysłowicach doszło do masakry. W kopalni Mysłowice wielu górników, Ślązoków ze swoimi familiami, z żonami, z bajtlami stali i czekali na Geltag, na wypłata. I co im zafundowali? Strzelali do nich. Rozgoryczenie w narodzie było ogromne, było wielkie. Były przeciwne temu powstaniu pierwszemu, bo ono właściwie zaczęło się od takich socjalnych argumentów, postulatów. Ale Alfons Zgrzebniok stanął na wysokości zadania. Poprowadził I mimo, że wtedy byłem przeciwny, to wiem, że to był początek wielkiej drogi, początek wielkiego dzieła, bo od tego się zaczęła. Od tego i Niemcy, i Poloki, i cały świat dowiedział się, że jest taki naród na świecie, co ma swoje aspiracje, co ma swój charakter i nie da sobą pomiatać. A potem już poszło. Za rok Polska była prawie w czasie wojny z bolszewikami. Ciężko było. Kampania warszawska, bitwa warszawska. Znacie to z historii pewnie. I wyobraźcie się, w sierpniu, zaraz po Matki Bożej Zielnej, po niemowzięciu, gruchnęła wiadomość na Śląsku, że Poloki ta wojna przegrali i że Rusy zajęli już Warszawę. I łazieli te bojówkorze i ciepali tymi naszymi pieniędzmi te polskie marki, furgały we lufcie, rozciepywali na drogach, w ustronnych miejscach przylepiali. To nas, Górnoślązaków, fez bolało i wyszli na ulicę. Ale wtedy, mimo teoretycznej ochrony trzech armii, francuskiej, włoskiej i angielskiej, bojówkarze niemieccy w ogóle zaczęli od tego, że napadli na posterunek francuskiego wojska i zaczęli bić Polaków, Ślązoków z polskim sercem. I wtedy mój przyjaciel, doktor Andrzej Mielęcki, lekarz, zaczął ratować. I wyobraźcie się, ratował prawie niemieckiego bojówkorza. Opatrywał mu rany, bo był doktorem. I to niemieckie bojówkorze go dopadli i go tak zmasakrowali, że w ostatnim momencie francuskie bojoki zamówili ambulans. Wyobraźcie się, to nie wszystko. Wzięli tego Mielęckiego do ambulansu i te bojówkorze go zatrzymali. Ten ambulans wyciągli tego Mielęckiego i skatowali go na śmierć, a ciało wciepli do Rawy. Potem go nasi wyłowili parę metrów przed jego chałupą. Wtedy postanowiłem już nie dbać o dyplomację. Postawiłem wtedy jedna rzecz na ostrzu noża. Sztrajk. Sztrajk na całkiem Górnym Śląsku. No i tak zaczęło się drugie powstanie śląskie. Też byłem nie do końca szczęśliwy, że to powstanie się zaczęło, bo my nie mieli ani broni, ani amunicji, ani przeszkolnych kadr, ani narychtowanych planów wojennych. I zaś na czele stanął Alfons Zgrzebniok. Skutek tego powstania był bardzo ważny, mimo przegrania. To, że zlikwidowano niemiecką policję i na tym miejsce powołano, mieszano polsko-niemiecką policję. I zaczęto rychtować do plebiscytu, do demokratycznych wyborów. Nasi dostali dużo głosów. Mogli już brać udział w organizowaniu się. Mieli wpływ na samorządy. To było bardzo dużo. Potem były plebiscyty i to też była walka. Byłem komisarzem plebiscytowym w Bytomiu, w fotelu Lumnic. Ile razy kule świstały koło mojej głowy, że dobry pan Buczek mnie tu uchował od śmierci. A w maju niemieccy bojówkarze napadli na hotel Lumnic, splądrowali, a potem podpalili beczkami z benzyną. Cudem się udało uciec. A ile razy chcieli mnie przekupić? Przyszedł przed mnie plebiscyt. W plebiscycie, jak wiecie, był taki zapis w prawie, że głosować mogli przyjeżdżać wszystkie Ślązaki, co stąd pochodzą i wyjechali gdzieś w świat. My liczyli na to, że przyjadą Ślązaki z Polski, z Belgii, Holandii, północnej Francji. ale okazuje się, że Niemcy to dobre fiksery. I więcej przyjechało Niemców z całych Niemiec. I ten plebiscyt wygrali. I w przeddzień spotkania Rady Ambasadorów w roku 1921 postanowiłem szalony krok. Wybuch III Powstania Śląskiego. Nie po to, żeby je wygrać. No, żeby pokazać, że my są niezadowoleni z wyników plebiscytu i ugrać jeszcze więcej. I to się fez udało. Zarzucają mi, że skończyłem za wcześnie powstanie, że słynna bitwa na Annenbergu pochłoniła wiele ofiar. Ale to był jedyny krok, żeby zachować jeszcze idea w przetrwaniu. I to się udało. Bo potem na konferencji w Wersalu przyznano Górnemu Śląskowi jeszcze duży kawałek uprzymiosłowionego terenu. Od tego momentu byliśmy prawdziwą perłą w koronie Rzeczpospolitej. Prawdziwą, bogatą w przemysł i zasoby mineralne. Trzecie Powstanie Śląskie. Trzecie, ale pierwsze zwycięskie. I takie, które przejdzie do historyjskich sztego, że to już było wiadomo, że Górny Śląsk będzie polski. praca, sens życia na Górnym Śląsku. Są trzy najświętsze rzeczy do Ślązoka. Bóg i wiara, familia i robota, praca. Naród ciężkiej pracy. Od kiedy stało się zapleczem dla pół Europy przez swoje kopalnie, huty, to praca stała się głównym zadaniem każdego chłopa na Śląsku. I kobiety chowały dzieci, musiały nakarmić. Z takiej rodziny pochodzę. Moja familia też ciężko zarabiała na życie. Ojciec, Józef, pracował na grubie Fany w Janowicach Śląskich. Ale tak samo moi braciki, Andrzej i Janek, też robili na grubie. Rozalia i Juliana miały też posady. Wszyscy chcieli zarobić na chleb. Moja mama ciężko wiązała koniec z końcem. Całe życie byłem, jak się goda na Śląsku, robotny. Nie dosypiałem, nie dojadałem. Pisałem prasę, artykuły w prasie. Wydawałem gazety. Jeździłem z wiecu na wiec, ze spotkania na spotkanie. Moja żona twierdzi, że więcej życia spędzałem w pociągach i na spotkaniach i w redakcji niż w domu. Bóg, rodzina i praca. A oprócz tego ojczyzna. Mała ojczyzna, moja najbliższa, gdzie łączy nas wszystkich ten sam język, te same obyczaje, obrzędy, obleczenie, jodło, tradycje, czyli mamy wspólną kulturę. I chcę wam na koniec powiedzieć, że to się nie zmieni przez następne pokolenia. Bóg, familia, czyli rodzina i praca. Choby nie wiem jak ciężko. O Śląsku mój, Śląsku piękny, szlachetnymi ludźmi, Śląsku piękny przyrodą, piękny obyczajami, pieśniami, zwyczajami. Śląsku, o którym pisali najwięksi poeci. O Śląsku Eichendorfa, śląskiego poety, stąd pochodzącego, który chodził do szkół niemieckich, ale na placu godał po swojemu, po śląsku. O Śląsku, który wydał wielu znakomitych ludzi, którzy pracowali na sławę innych państw, Austro-Węgier, Niemiec, który wydał ludzi, wielkich naukowców, noblistów, Arco, Adlera, 22 noblistów pochodzi ze Śląska. 22. Oczywiście kończyli niemieckie szkoły, niemieckie uczelnie, bo takie były czasy, tak jak wy dzisiaj kończycie polskie. Ale to po sąsiedzku, to byli Ślązoki. Jest takie piękne słowo w języku polskim używane, zacny. Już jego nie używa w mowie potocznej, w polskim języku, ale jest zahibernowane w śląskim. Mieć w zocy, czyli w poszanowaniu. Macie się tym asić, znać historię Śląska, narodu, którym od 1000 lat, plemienia Ślężan, słowiańskiego plemienia Ślężan. I macie jeden obowiązek w tej sztafecie pokoleń: przekazać kulturę, język, tradycje, obyczaje i zasady przyszłym pokoleniom. To jest wasz obowiązek. Wobec tych wszystkich pokoleń Ślązoków, co was zrodziły, waszych przodków. I w tej sztafecie pokoleń nie możecie przerwać przekazywania kolejnym pokoleniom, żeby Śląsk, Ślązoki przetrwali jeszcze kolejne 1000-lecia. To jest wasz obowiązek wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. I mam jeszcze zdanie z mojego testamentu. Wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski. By nie ustawał w pracy i poświęceniu, aby Polskę zrobić taką Polską, jaka jest godna waszych marzeń. Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką i praworządną. I zawsze sprawiedliwą. na koniec, ukochany ludu śląski, wytłumacza się, czemu ten tref, to spotkanie jest w kościele. A kaj mu być, jak nie w kościele. Śląski lud. Dzieci świętej Barbary i świętego Floriana. Piewcy tradycji świętej Jadwigi Śląskiej. Świętego Jacka Odrowąża. Musicie być wierni tym zasadom, o których was uczyli wasi przodkowie. Wasze starki, starzyki, umy, opa. To jest coś, co musi płynąć w waszej krwi. Tradycja pielgrzymek na Annenberg, na górę świętej Anny, do Piekor. Panewniki franciszkańskie. Piękna katedra w Katowicach. Ostatnio ogłoszony błogosławionym ksiądz Jan Macha. Całe życie byłem wierny chrześcijańskiej demokracji, bo uważam, że tylko nauka społeczna Kościoła łączy w sobie ogień i woda. Dwie rzeczy prawie niemożliwe do połączenia. Z natury konserwatywna, wrażliwa społecznie. Bardzo zaangażowana socjalnie w pomoc słabszym warstwom społecznym. Proszę was. Proszę was, żebyście te wartości, te zasady pielęgnowali. Swoje idee zawarłem kiedyś na łamach dziennika, publikując dwie broszury. I napisałem, jeszcze będąc młodym człowiekiem, parę zdań i mogę się dzisiaj podpisać pod tą deklaracją cały czas. To było do niemieckich szefów partii Centrum. Panowie centrowcy, my się po niemiecku uczymy, ale nie dlatego, by w tym języku z Panem Bogiem rozmawiać. Pan Bóg Sprawiedliwy dał nam piękny język ojczysty i kazał nam go pielęgnować. A dla nas Pan Bóg jest Bogiem, do którego przez setki lat ojcowie nasi modlili się w chwilach smutku i radości, w tym naszym, własnym, pięknym języku. I my tak samo czynimy i wiecznie czynić chcemy i będziemy. Amen.